Do Pyrzyc przyjechało 80 zawodników z całej Polski. O tytuł najlepszego gruntowca walczyli podczas dwóch tur rozgrywanych w sobotę i w niedzielę. Przyjechali jednak już w piątek, ale był to dzień typowo organizacyjny i treningowy. Upalna aura niestety nie ułatwiała zadania. Pierwszego dnia najlepszym okazał się Bartłomiej Karczemski z Piotrkowa Trybunalskiego, który pobił wszystkich, wyciągając ponad 4-kilogramowego sandacza. Niestety drugi dzień nie był dla niego łaskawy, bo spadł aż na 15 miejsce. Sędzią głównym Mistrzostw Polski był kolega Artur Kalinowski, sędzia klasy międzynarodowej i członek głównego kolegium sędziowskiego PZW. Pomagali mu sędziowie sektorowi, oczywiście już z naszego okręgu. Pora na najważniejsze wyniki. Tytuł drugiego wicemistrza Polski w wędkarstwie federowym 2018 zdobył Antoni Kulesz, okręg we Wrocławiu. Tytuł wicemistrza Polski w wędkarstwie federowym na 2018 rok Marek Ćwikliński. Brawo Marek! I tytuł mistrza Polski nieuczciwie nam panującego w 2018 roku zdobywa Wojciech Barański, PZW w Tarnobrzegu. Na najlepszych czekały naprawdę cenne nagrody, które wręczali prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Teodor Rudnik, prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Grzegorz Rogalewicz oraz gospodarz, a właściwie gospodyni terenu, burmistrz Pyrzyc, pani Marzena Podzińska. Wszystkim należą się gratulacje za wytrwałość i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski, które zaliczane są do tegorocznego cyklu Grand Prix. Kolejne gruntowe zmagania odbędą się w Zamościu, a następne w Koszalinie.